zostało położone w tą sprawę. Dziękuję w imieniu rolników i tej sytuacji. Ja powiem tak, drodzy Państwo, czy tutaj jak siedzimy, bo niektórzy próbują rozgrywać to, że ktoś jest, nie wiem, przeciwko Agromaxowi, albo że przez nas ludzie pójdą na bruk i tak dalej, i tak dalej. No, to nieprawda, ani grama prawdy w tym nie ma. My wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy po prostu za tym, żeby przestrzegać prawa. I dlaczego mamy się godzić na łamanie prawa? Nie my odpowiadamy, nie Państwo odpowiadają, nie odpowiadam za to, że ktoś podejmował ryzykowne decyzje, ryzykowne ten, kto zarządzał tą spółką. Ryzykowne dla tej spółki decyzje. Podejmując te ryzykowne decyzje, wiedział, jakie jest prawo i wiedział, co mu pod względem prawnym też może grozić. Więc absolutnie, jeżeli ktoś będzie Państwa obciążał za cokolwiek związanego z tym, co się tam wydarzy, no to jest w bardzo głębokim błędzie, bo tutaj nie o człowieka konkretnego chodzi, tylko o to, że jak ktoś właśnie mówię, podejmuje pewne decyzje, znając ryzyka, no to bierze na siebie też odpowiedzialność za te decyzje. Oczywiście trzeba robić wszystko, co możliwe, żeby tam o tych ludzi też próbować zadbać, czy żeby nie oni byli najbardziej pokrzywdzonymi decyzjami kierownictwa na tej spółki, tak? No bo to też na pewno nikt z nas przecież się nie cieszy i nie będzie cieszył z jakiejkolwiek ludzkiej krzywdy, ale to musi mocno wybrzmieć. Myślę, że każdy z nas już przeszedł przyspieszony kurs prawa i już doskonale wie, jaka tam jest sytuacja prawna, nie trzeba po raz trzeci omawiać tego, że zgodnie z tamtą ustawą mieli do wyboru albo oddać 1/3 od razu i sobie dalej uprawiać 2/3, albo poczekać i potem oddać wszystko. No zdecydowali się, żeby czekać, oddać wszystko. W międzyczasie zaskarżyli to do Trybunału Konstytucyjnego, do innych instytucji. Ktoś im mówił, że na pewno ten przepis będzie uchylony, jeśli nie przez Trybunał Konstytucyjny, to przez Sejm. No, ale póki Sejm tego nie uchyli, nie przejdzie przez proces legislacyjny, no to prawo jest obowiązujące. A jak prawo jest obowiązujące, no to są takie działania, a nie inne. Później oczywiście też wiemy, że nadszedł ten termin, a mimo wszystko wyjechali w pola, przecież spotkaliśmy się z dużą częścią z Was też wtedy, czy to było za Ludnikiem w sierpniu to było na Dniach Raciborza wtedy, czy zdaje się, że coś tam się właśnie może działo. No i wtedy był ten moment, kiedy no też była już trzecia ryzykowna decyzja podjęta, gdzie uprzedzałem, przecież rozmawiałem wtedy tam, dodzwoniliśmy się do pana prezesa, informowaliśmy go, więc on nie ma teraz podstaw ku temu, żeby mówił, że nie wiecie, jakie jest prawo, bo informowaliśmy, jakie jest tam prawno, doskonale zresztą sobie z tego zdawał sprawę. No ja mogę powiedzieć, że wielka szkoda, że tak idzie tą drogą, idzie można powiedzieć zaparte i zdaje się, że odwrotu od tej ścieżki on sam już nie ma, bo zbyt daleko zabrnął. W każdym razie na pewno ofiarami tych decyzji nie mogą być ludzie, którzy tam działają, którzy tam pracują, a mam sygnały takie, że pan prezes tłumaczy tym ludziom, że to państwo są winni, ja jestem winni, nie jesteśmy winni tego, że tak się dzieje. Nie. Winni są ci, którzy takie decyzje podejmowali w zarządzie Agromaxu, bo to oni, mając pełną świadomość prawną, działali po prostu wbrew prawu, a teraz to prawo jest egzekwowane. Dobra wiadomość jest taka rzeczywiście, że prokuratura, widząc naruszenia praworządności, przyłączyła się do tego postępowania przy tym zabezpieczeniu, które było wydane w Rybniku. Rozstrzygnięcie będzie, myślę, na dniach, ale to już tam od sądu zależy. Zła informacja jest taka, że to jest rozstrzygnięcie pierwszej instancji. Czyli mają jeszcze i wszyscy drugie odwołanie, no ale z konstytucji wynika, że są zawsze odwołania do wyższej instancji, czyli jeszcze nie będzie przysługiwało odwołanie do Katowic. No ale to, co możemy robić, to interweniować, żeby te postępowania szły jak najszybciej. Także myślę, tyle z mojej strony. Dziękuję.